Pewnego dnia coś zrobisz, coś zobaczysz albo wpadniesz na pomysł, który pozornie pojawi się znikąd i poczujesz, że coś w tobie drgnęło, jakieś ciepło w piersi. Kiedy tak się stanie, nie wolno ci tego zignorować. Otwórz umysł i podążaj za tym pomysłem. Podtrzymuj płomień, a wtedy na pewno znajdziesz swój ogień. Bev Hoffman. Pasja jest jak miłość. Kochasz ją, myślisz o niej. A gdy coś robisz, to z uśmiechem i pełnym zaangażowaniem. Sprawia ci wielką przyjemność, nie męczy cię psychicznie. A gdy odnosisz jakiś, choćby najmniejszy sukces, to... Czujesz się po prostu szczęśliwy. Pasja nadaje sens życiu. Jest jak paliwo dla samochodu, napędza nas, abyśmy mieli moc do pracy i zmagań z codziennymi czynnościami, które często wprowadzają nas w rutynę. Działa na człowieka jak słońce w pochmurny dzień. Takie wnioski wysnuliśmy po rozmowie z zaledwie garstką młodych mieszkańców Kielc. A co z ludźmi, którzy przeżywają już swoje kolejne, 18 urodziny z rzędu? Czy pasja to coś, co gaśnie w człowieku wraz z wiekiem? Czy może rozpala się jeszcze większym ogniem? Dzień dobry, nazywam się Lech Skawiński, jestem kielczaninem. Kiedyś uczyłem się grać na fortepianie tutaj w Kieleckiej Szkole Muzycznej, było to ponad pół wieku temu. No, na akordeonie nauczyłem się grać sam, jestem samoukiem, jak chodzi o akordeonową muzykę. W tej chwili już jestem na emeryturze. Przez całe życie zajmowałem się właściwie innymi sprawami niż muzyką. Byłem zajęty studiowaniem matematyki, informatyki, potem po studiach byłem nauczycielem, byłem wykładowcą na uczelni jednej, drugiej. Zajmowałem się właściwie programowaniem, a muzyka no, gdzieś tam w tle zawsze jakoś się przewijała, to znaczy przez czas studiów grałem w kawiarni na fortepianie, zarabiałem w ten sposób, sobie wyrabiałem na studiach. Grałem w jakichś kabaretach studenckich, akompaniowałem różnym osobom śpiewającym. No i tak w zasadzie to nie traciłem kontaktu z klawiaturą. Ale nadszedł czas, kiedy przeszedłem na emeryturę, ona się okazała za cieniutka. W związku z tym musiałem coś zacząć dorabiać, no i wpadłem na pomysł, że będę po pierwsze prowadził sklep z instrumentami muzycznymi, właściwie tylko z akordeonami, a po drugie, że będę grał na akordeonie publicznie, no i w ten sposób będę dorabiał. No, był czas, kiedy grywałem w Busku w parku, siedząc na ławeczce kilka godzin, przygrywając tamtym biednym, chorym ludziom. Okazało się to no, pożyteczne. Z przyjemnością chodziłem tam grać. I zwłaszcza, że szczególnie mnie ujęła reakcja chorych dzieci, które przyjeżdżały tam przewożone na wózkach i jak usłyszały muzykę akordeonową, to po prostu nie chciały odejść. I ciężko było je stamtąd zabrać, bo protestowały gwałtownie, koniecznie chciały słuchać, a nawet się brały do tańca tam na tych swoich wózkach. To było bardzo wzruszające i ujmujące, także stwierdziłem, że warto tam tą swoją muzykę jakoś prezentować. Thank you.
Zaczęłam się bawić na tak krupa. Fajnie swoją prowadzę od 10 lat, ale koni jako jeździec jestem związana dużo więcej lat. Nie pamiętam dokładnie ile. Pamiętam, że zaczynałam w jednym z kieleckich ośrodków. Mój pierwszy koń ma na imię Delta, to była duża, duża wielkopolska kasztanka. I od samego początku bardzo mi się to podobało. Konie też kojarzę z gospodarstwa, z wakacji spędzanych u dziadków. Zawsze chciałam powodzić koniem, coś robić koło niego. Nie zawsze na to dziadkowie pozwalali, bo koń na wsi zawsze kojarzył się ze zwierzęciem agresywnym, czyli było uważaj, bo kopnie, uważaj, bo ugryzie. Ale mimo tego zawsze chciałam przez coś koło koni robić. Swoją stajnię założyłam na początku zupełnie dla siebie, czyli to miała być stajnia prywatna. Ja skończyłam dwa kierunki studiów, miałam pracować, konie mieć tylko i wyłącznie dla przyjemności. Ale zaszła się taka sytuacja, że tak czy inaczej stajnia została stajnią usługową. Na początku miał być tylko jeden koń. W chwili obecnej jest 14, tak jakoś się stało. I próbujemy w dalszym ciągu się rozwijać. Marzę o tym kiedyś, żeby z tej małej przydomowej stajni był duży ośrodek. Chciałabym, żeby to był ośrodek dla koni na emeryturze, dlatego że nie ma miejsca dla koni, które skończyły karierę sportową. I jeśli właściciel koła swojego konia jest mu wdzięczny za pracę, którą koń dla niego zrobił, to chce być takim miejscem, gdzie ten koń może spędzić swoje ostatnie dni na łąkach, w ciszy, w spokoju, z opieką weterynaryjną, z miłymi kompanami do biegania po pastwisku. I mam nadzieję, że kiedyś takim ośrodkiem będę. Mamy też kilka osób, które chcą tutaj robić coś więcej, czyli staramy się uczyć, szkolić, rozwijać, jeździć świadomie, mądrze jeździć, żeby być pewnym tego, co robimy, żeby to wszystko, co robimy na koniu, nie było tylko kwestią przypadku, tak? Ja jako instruktor chcę się szkolić, chcę się rozwijać, chcę być dobrym instruktorem, mądrym instruktorem i to mnie w chwili obecnej najbardziej interesuje. Próbujemy tutaj jeździć troszeczkę sportowo, to jest takie duże słowo, ale próbujemy się pojawiać na zawodach, żeby było widać, że jako stajnia działamy, że się rozwijamy, że chcemy po prostu być. Jest nam troszeczkę ciężko z tym, że jesteśmy 20 km od Kielc i na pewno dojazd jest tutaj problemem, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. W chwili obecnej mamy dużo koni w różnym przedziale wiekowym. Najstarszym koniem w tej chwili jest 27-letnia Afrodyta. Zapraszam wszystkich właścicieli koni, żeby zobaczyli, że 27-letni koń może dalej super wyglądać, może cieszyć się pastwiskiem. Mamy też młode konie, które uczymy dopiero pracy pod siodłem. Bywa różnie. Raz w górki, raz pod górkę, raz na ziemi. Mam na imię Magdalena. Pochodzę z Katowic. Mam 27 lat. Od ponad 2 lat prowadzę w Kielcach swoje studio tańca. Specjalizujemy się w pole dance, czyli tańcu na róże. Studio nazywa się Sunset Girl Pole Dance Studio i obecnie znajdujemy się przy ulicy Wspólnej 5/3. W Kielcach mieszkam trochę dłużej, bo 3 lata. Z powodów takich zupełnie osobistych właśnie wtedy przeprowadziłam się do Kielc. Natomiast wcześniej pole dance ćwiczyłam już u siebie w Katowicach. Zaraziłam się tą pasją tak bardzo, że postanowiłam przenieść ją do Kielc i zarażać ludzi dalej, co z dużym sukcesem do dzisiejszej pory robię i nie mam zamiaru przestać. Na Kielcach też nie mam zamiaru zaprzestać, ponieważ plany rozwoju i ekspansji tej dziedziny są spore. Natomiast jeżeli chodzi o tą dziedzinę właśnie, o tę dziedzinę, no jest czasem ciężko, ponieważ stereotypy, łączenie tańca na róże z takim typowym klubem go-go ciągle gdzieś pokutują w społeczeństwie. Na szczęście w Polsce i na świecie jest sporo osób, które z tym walczą, robią masę dobrego dla środowiska. Organizujemy zawody, mistrzostwa, konkursy, pokazy, warsztatów, masę warsztatów. Sprowadzamy do Polski masę gwiazd światowego formatu, nawet w ubiegły weekend. Mieliśmy okazję gościć mistrzynię świata pochodzącą z Finlandii, która przez 3 dni
Udzielała warsztatów, konsultacji, porad, także dawała pokazy. Wspaniałe przeżycie zgromadziło ludzi z całej Polski, pole dancerki i pole dancerów, bo mężczyzn również, którzy chcieli się z nią spotkać i także zintegrować, bo to była wspaniała okazja, żeby po raz kolejny spotkać się w jednym miejscu i jak widać dobrze to wszystko działa w Polsce. Natomiast jak to było u mnie w ogóle z tańcem, bo to nie tylko pole dance w moim życiu, gdy miałam 3 lata, mama zapisała mnie do zespołu baletowego. Tam aż do szkoły podstawowej tańczyłam i chociaż był plan wysłania mnie do szkoły baletowej, no jednak zdecydowałyśmy, że nie. Później spróbowałam tańca towarzyskiego, ale to też nie było na tyle mocne, nie stało się to moją pasją. Szukałam dalej, taniec nowoczesny, współczesny też nie. No i w końcu odnalazłam właśnie pole dance, czytając różnego rodzaju portale plotkarskie, czytając jak to gwiazdy amerykańskie wyrabiają sobie świetną figurę, a także świetne humory bardzo często, tańczą właśnie na róże, uczęszczają na zajęcia pole dance i zaczęłam szukać tego samego w Katowicach. Wówczas w Katowicach nie znalazłam. W Polsce były może 2 szkoły, jedna w Krakowie, druga w Warszawie, no ale no jakby to trochę za daleko wciąż. Pewnego niedzielnego wieczoru, pamiętam to doskonale, 4 prawie lata temu, odnalazłam ulotkę na ulicy, dosłownie w centrum Katowic, o tym, że otworzyło się studio pole dance, więc byłam jedną z pierwszych osób, które zaczęły uczęszczać na zajęcia. Związałam się ze studiem na tyle mocno, z katowickim studiem Sunset Girl, że po przeprowadzce do Kielc otworzyłam oddział tej samej właśnie szkoły. Działamy na tyle fajnie, jako jedna taka spora rodzina, że jest nas już 7 oddziałów w całej Polsce, od morza aż po góry. I spotykamy się często na różnego rodzaju imprezach i warsztatach, my również, my jako ta taka Sunset Girl rodzina, najczęściej w Katowicach w siedzibie głównej. Zawsze Holc, mam 26 lat, interesuję się modelarstwem. Pasją zaraził mnie mój ojciec. Jako mały chłopak składałem modele statków oraz czołgów w skali 1 do 72. Potem poznałem różne inne dziedziny modelarstwa. Zacząłem bawić się w projektowanie i budowanie makiet kolejowych. Zaraził mnie taki znajomy tym, dostałem od niego podstawowe elementy do projektowania i do stworzenia swojej pierwszej makiety, która miała wymiary 2x3 metry. No i potem przez przypadek jakoś udało zaczepić się nam z moim ojcem do stworzenia dużego projektu makiety dla centrum handlowego. Makieta o wymiarach 18 m2. Było to jedno z większych przedsięwzięć. Przez to, że zajmuję się modelarstwem, rozwinęła się także moja działalność biznesowa. Udało nam się stworzyć firmę, której korzenie wywodzą się właśnie z modelarstwa, ponieważ do modelarstwa trzeba dorabiać różne elementy i był z tym odwieczny problem. Dlatego stworzyliśmy taki park maszynowy, który umożliwił nam tworzyć podzespoły do projektowania samochodów, którymi się zaczęliśmy zajmować. I potem tak krok po kroku zaczęli się zgłaszać do nas różni ludzie, oczywiście najpierw znajomi, żeby im coś dorobić,
Potem się zaczęły zlecenia od jakichś firm. I w ten sposób łączę dzisiaj pasję z pracą zarobkową. Nazywam się Aleksandra Jakubowska, trenuję boks od pół roku w klubie Skalnik Wiśniówka. To się stało moją pasją, bo zawsze gdzieś mnie interesowały sztuki walki. Czuję się też pewniej trenując boks, zwłaszcza dlatego, że jestem dziewczyną. Trenuję 3 razy w tygodniu, czasem 6, w zależności od tego, czy mam zawody. Treningi nie kończą się tylko na sali gimnastycznej, ale muszę też trenować w domu i na siłowni, żeby mieć kondycję i nie wypluć płuc na ringu. Przed walką zawsze jest ogromny stres, ale gdy już dojdzie się do ringu, czuć agresję i ogromne skupienie. Mieciak stara się lewą ręką. Na razie w okolicach czoła. Stukać Aleksandrę Jakubowską. Czasem czuć, jakby miała przeciwnika na celowniku. Staram się podchodzić do tego jak najlepiej, bo wiem, że to wszystko nie idzie na marne. A nie chodzi mi tu o te tytuły i medale, tylko głównie o to, że jak usłyszę, że trener jest ze mnie dumny. Myślę, że Kielce są dobrym miejscem do rozwijania tej pasji, zwłaszcza dlatego, że niektórzy zawodnicy z Kielc odnoszą ogromne sukcesy nie tylko w Polsce, ale też za granicą, na przykład na Mistrzostwach Europy. Kamerec Konopi. W składzie. Witam. Norbert Orłowi. Krzysztof Kubalski. Radek Kielch. Tak jest, czyli cały skład Kamerecu Konopi z Kielc. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w 2004 roku, kiedy było pierwsze zebranie założycielskie kabaretu, z którego tylko ja pozostałem, resztę wybiłem. W 2005 roku, 16 kwietnia, był się pierwszy występ. Resztę z tego składu wybiłem. W 2005, listopadzie, doszedł Norbert. W 2012 doszedł Radek. I od tego momentu, kiedy doszedł Radek, gramy w takim składzie. I od samego początku, tak jest, od prawie 10 lat gramy właśnie po całej Polsce. Jeździmy na różne przeglądy, festiwale. Od 2008 mniej więcej, powiedzmy, przynajmniej ja, z tego staramy się żyć. A tak żyć już konkretnie, no to myślę, że od paru lat żyjemy z tego, z kabaretu. No. Cześć, synek. Cześć, Zeta. Co robisz? A wiesz, siedzę na internecie. Co to jest? Co to za gołe baby? Co to są za gołe baby? Proszę mi to wyłączyć. No, proszę mi to wyłączyć! No, no tata kliknęła w ulubione, przecież to twój komputer! To jest mój komputer! To jest mój komputer! Proszę mi na tym, proszę sobie wejść na Google, popatrz sobie na białą stronę. Tata, Google ty masz na nosie. Jest taka anegdota, którą bardzo chciałbym opowiedzieć Radek. Jaka? Powiedz mi, może mi nasuń coś, bo ja nie pamiętam teraz nic konkretnego, ale ty miałeś opowiedzieć o tym, jak spadłeś ze sceny. Albo jak zrzuciłeś mi gitarę. Chciałbym wy powiedzieć... wlekacie to teraz, czy? Teraz dziś wszystko o tym... Spadłem ze sceny, bo graliśmy z Norbertem jeszcze wtedy we dwójkę. I graliśmy taką piosenkę Modele, gdzie jest część instrumentalna w połowie piosenki. Reszta to playback. Było ciemno, spóźniliśmy się na ten występ jakąś godzinę, nikt tego nawet nie zauważył. To było gdzieś pod Lublinem. To był tak hardkorowy plener, że dobrze butelkami nie rzucali. No i ja chciałem, podniosła mnie fantazja, mówię... Chciałeś się poczuć jak na koncercie. Jak na koncercie, bo tak rockowy taki jak numer, przerobiony właśnie Kukiza numer. I chciałem wystraszyć ludzi, że się na nich rzucam ze sceny. Tylko tam przy scenie była oparta taka... jakaś blacha czy coś. I ja na tej blaszce się zatrzymałem i razem z nią po prostu poleciałem i faktycznie spadłem ze sceny. Chciałeś się przestraszyć, ale myślałem, że tego nie kupią, więc poruszę po całości. I już podleciałem z kilku tam, no nie wiem czy metrowej, no ale trochę miała. Scena w każdym razie, Norbert nawet tego nie zauważył. Nie, bo ja miałem w dół i pogowałem. No i pogował, bo mieliśmy peruki. Także wróciłem zanim się zaczął refren. Jak podniosłem głowę, to nie szło z powrotem. Tak, już byłem z powrotem przy mikrofonie. Ale pamiętam, że wtedy strasznie sobie wybiłem palca, to przez pół roku pamiętałem o tym zdarzeniu, ponieważ palec mnie bolał przez pół roku. I faktycznie na szczęście nikomu się nie stało poza tym palcem. Cholera jasna, no! Jak co mnie zaskasz!
Wyograd pobiera, to nie! Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. O, bardzo dobrze pan zaczął. Przepraszam, czy to jest zakład ubezpieczeniowy Zeus? Nie, proszę pana. To jest zakład ubezpieczeniowy ZUS. Ale w tym kraju i tak jesteśmy Bogiem. Ale tak, jeszcze mieliśmy też mówić o więzieniu, bo graliśmy dwa razy w kielickim areszcie i naprawdę świetne reakcje, publika się tam bawi genialnie. Po prostu śmieją się ze wszystkim. No, genialna publika, no naprawdę. Jest git. Kolesie git siedzą na tym, na korytarzu i no, to po prostu świetne. Wychodziliśmy z celi, mieliśmy garderobie w celi u jednego więźnia, więc tam wychodziliśmy, nie? Bardzo dziękujemy z tego miejsca naszym fanom. Tak, dziękuję bardzo. Możecie dalej lubić nasz fanpage i dziękujemy za aktywność na naszym fanpage'u. Wspierajcie nas w rozwoju, oczywiście. Fajnie, że uczestniczycie z nami w naszych występach, w naszej trasie. No, to miło jest. Bardzo dziękujemy wam bardzo. Jesteście kochani, kochamy was. Right, okay, I'm going to start it over again. Okay, so. Hi, my name is Susan. I'm from Guatemala. I live in Kielce. I came here in 2009. And I've been in Poland since 2007. I came here because I found a job. I was in Poland first and I fell in love with the country. I just wanted to come back after I finished working there and I went back to England. Well, I applied everywhere. I got a job in Dębica. I don't know how to pronounce it, Dębica. Anyways, I was there for 2 years and then I moved to Kielce and I've been here ever since. I love it here. It's cool. People keep complaining that there is nothing to do in Kielce, but there are loads of things to do in Kielce. Apart from going to discos, don't go to discos. Music is awful. But anyways, I don't listen to that kind of music. I do love dancing, but the music sucks there. Anyway, sorry, I shouldn't use that word. Anyways, Kielce is a good place. I've been here for a long time and I don't know what will happen in the future. I don't have any plans whatsoever, but it's good. It's a little bit difficult when you're a person like me. I'm not really like mainstream, like usual. I'm very unusual, as you can see. I'm a goth. And let me tell you something. Gods are not, it's not a sect. It has nothing to do with that. And we are not satanic or anything. Maybe there are some, but it's not that being a goth is going to make you being satanic or something. I'm Christian, not Catholic, but Christian. Being who I am, it's kind of difficult sometimes. Although, it's really good. When I don't want anybody to sit near me in the buses, I just have to wear my swag and people don't sit with me. I love it. The only thing is people look at me weird. Well, you know, you can expect that. I also like dancing. I do dance, industrial dance. You're not going to have lessons in a dance school of industrial dance. Only people who can't dance go to those places. Anyways, what else can I tell you? Kielce is fun. More people should come and have a look. There are lots of things. Where to go for long rides on your bicycle and discover. People are nice. I have many friends that are nice. And older people are very nice and talkative sometimes. Especially older men. They talk to me. I have no clue what they're saying, but if you're a foreigner watching this, all you have to learn is to say tak and nie. And they continue talking, regardless whether you understand or not. Tych, którym się udało, jest wielu. My wymieniliśmy jedynie przykłady.
Często nie dostrzegamy ludzi żyjących tuż obok nas. Patrzymy stereotypami, nie potrafiąc zagłębić się we wnętrze człowieka. A czasem tak niewiele trzeba. Zatrzymaj się na chwilę na naszej ulicy Sienkiewicza, usiądź na placu artystów i... I popatrz na kolorowe ubrania ludzi mijających cię. Wsłuchaj się w muzykę człowieka grającego na gitarze tuż obok. Zamknij oczy i delektuj się chwilą, tym, że jesteś tutaj. Kielce to miasto posiadające czar i urok. Co więcej, dynamicznie się rozwija, dając możliwości na realizację własnych marzeń. Pamiętaj, takie miejsce z pasją jest tylko jedno.